Hej, witam się z Wami. Dzisiaj film z cyklu Tublowa Biblioteczka. Dzisiaj zajmiemy się książkami dla siedmiolatków. Jeżeli interesują Was inne filmy z tej serii, to zapraszamy do playlisty. Pierwsza propozycja dla siedmiolatków to książka wydawnictwa Ibis, opowieści o tym, co w życiu ważne. Książka została stworzona z myślą nie tylko o małych czytelnikach, ale i ich rodzicach czy też opiekunach. Autor porusza w niej ważne tematy z dużą wrażliwością i empatią w sposób zrozumiały dla czytelników. Bohaterami książki są Julka i Miłosz, którzy przeżywają przygody, które mogą przytrafić się każdemu dziecku. Na przykład historia o miłości, album ze zdjęciami, historia o tolerancji, nowa w klasie. W tej książce odnajdziecie odpowiedzi na nurtujące pytania i wyjaśnienie takich pojęć jak miłość, tolerancja, odwaga, szacunek. Druga propozycja jest również z tej samej serii, też wydawnictwa Ibis, tylko że są to opowieści o tym, co daje moc, również ten sam autor, Michalak. Jest to kontynuacja bestsellerowej książki opowieści o tym, co w życiu ważne. Tym razem wraz z autorem i bohaterami książki wędrujemy śladami życia, zdrowia, prawdy, lojalności, cierpliwości, demokracji i innych wartości. Zapraszamy małych i nieco większych czytelników do niezwykłej, a jednocześnie tak bliskiej każdemu krainy wartości, po której oprowadzą Julka, Miłosz, Hania, Amelka wraz ze swoimi rodzicami oraz babcią i dziadkiem. A teraz jedno z moich ulubionych wydawnictw, wydawnictwo Nasza Księgarnia i książka Tajemnica hotelu Grand Space. To lektura, dzięki której nie będzie nudy przez kilka zimowych albo jesiennych wieczorów. Pełna tajemnic, niesamowitych zwrotów akcji i wspaniałych ilustracji samej autorki, książka zaciekawi chyba każde dziecko lubiące zagadki i przygody. Hotel Grand Station to magiczne miejsce pełne ciepła, gdzie każdy czuje się mile widziany. Właściciele są przyjaźnie nastawieni do gości. Ich spokojne życie toczy się w wolnym rytmie, aż do momentu, gdy astronom Pan Miś odkrywa na niebie zbliżający się w kierunku Ziemi obiekt. To będzie z pewnością koniec świata? A może nie? Sprawdźcie sami. Teraz opowiem Wam o książce Strażniczka Słońca z wydawnictwa Literackie. Główną bohaterką książki jest Lili, która razem ze swoim dziadkiem mieszka w bardzo smutnym i pozbawionym kolorów miasteczku, w którym od wielu dni nie zaświeciło słońce. Wszyscy cierpią głód i są niezwykle przygnębieni. Pewnego dnia jednak Lili wyrusza w głąb lasu wbrew ostrzeżeniom dziadka i lokalnych legend. Tam trafia do wyjątkowego miejsca i poznaje kogoś równie niezwykłego, kto sprawi, że życie jej oraz jej bliskich i sąsiadów zmieni się na zawsze. Jak myślicie, kto to taki? Kolejna książka do poczytania dla siedmiolatków jest wydawnictwa Literatura. Jest to Chyba nowe serce. Wprawdzie tutaj widzę, że rekomendują wiek 8 lat, ale to wiadomo, zależy od dziecka. Mądra opowieść dotykająca tematu uchodźców, którzy przybywali na włoską Lampedusę. Głównym bohaterem jest Omenka, chłopiec z Nigerii. Książka opowiada o jego podróży morskiej z Libii do Włoch, wspominając także jego losy w rodzinnej wiosce w Nigerii. Powieść jest oparta na prawdziwych wydarzeniach i dostosowana do młodszego odbiorcy. Uwrażliwia czytelnika na krzywdę dzieci podczas wojny czy w trakcie ucieczki. Idealna w obecnej sytuacji, można przy jej okazji porozmawiać z dziećmi o wojnie i uchodźcach z Ukrainy. A teraz książka Jak zostać szpiegiem, czyli podręcznik tajnego agenta wydawnictwa HarperKids. Świat szpiegów i agentów bez tajemnic. Z tą książką poznacie tajniki i metody pracy szpiegów. Nauczycie się, jak wykonywać tajną misję i rozpracowywać tajny szyfr. Absolutnie ciekawa, wciągająca, pełna informacji i faktów, które zainteresują pasjonatów konspiracji i intrygi w najlepszym wydaniu. Będzie trochę historii, jak i fikcji. Poczujesz się niczym James Bond. Książka Seks, czyli to, o czym dorośli Ci nie mówią, jest to część bestsellerowej serii wydawnictwa Publikat. Ta książka nieco pomoże Wam zacząć rozmowę z dzieckiem na temat seksu. A mowa w niej będzie nie tylko o seksie, ale i o wielu istotnych kwestiach związanych z naszym życiem. Pod tą różową okładką skrywa się spora dawka wiedzy określona dobrym humorem i językiem młodego pokolenia. Książka Niekończąca się historia wydawnictwa Mamania. Jedna z najbardziej znanych powieści fantastycznych, która na stałe wpisała się do światowej popkultury. Niekończąca się historia to niemal 500-stronicowe dzieło Michela Ende, autora znanego także z bestselleru Momo. Główny bohater Bastian to chłopiec zakompleksiony i samotny. Kiedy pewnego dnia, uciekając przed swoimi oprawcami, zaszywa się w pewnej księgarni, trafia tam na interesującą książkę z symbolem dwóch węży na okładce. Wiedziony instynktem kradnie ją i zaszywa się na strychu swojej szkoły, decydując się pójść na wagary. Co dalej, to już musicie przeczytać sami.
A teraz książka Prescott, wydawnictwa Dwie Siostry. Poruszająca historia o biedzie, bezdomności i potrzebie posiadania prawdziwego przyjaciela w najtrudniejszych chwilach życia. Opowiedziana z perspektywy 10-letniego chłopca. Uświadamia czytelnikowi, że problemy finansowe i głód mogą dotyczyć każdego, także ludzi, którym na pierwszy rzut oka niczego nie brakuje. A na koniec książka wydawnictwa IUV, jest to tom drugi, Pax Droga do domu. Tą książkę zdecydowanie mogą przeczytać również dorośli. Przepiękna i pełna wzruszeń, kontynuacja historii o niezwykłej przyjaźni chłopca i Liska, którzy mimo rozłąki nie potrafią o sobie zapomnieć. Ta książka jest pełna cierpienia, smutku i żalu. Pax Droga do domu budzi nadzieję, pokazuje, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze i do czego powinniśmy dążyć. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że książki Wam się podobały. Były troszkę zróżnicowane pod tym względem, że część była taka naprawdę, że dużo jest do poczytania, a część taka bardziej obrazkowa dla tych dzieci, które nie przypadają za czytaniem, po to, żeby je zachęcić. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał i zapraszamy Was na kolejne filmiki. Dzięki, cześć!